Dzień dobry, Jakub Pierzankowski, Łowicz24. Dzisiaj naszym gościem jest Maciej Malangiewicz, dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. Rusza 15. edycja Okfilm Festiwalu. Co szczególnie pan poleca z ramówki? Filmów będzie generalnie 14 tytułów na 25 seansach, 6 imprez towarzyszących, w tym 5 koncertów i spektakl teatralny i taki jeszcze specjalny blok Alter Och, który będzie się odbywał w pracowni. Także imprez jest bardzo dużo i bardzo ciężko jest polecać, tym bardziej, że generalnie też pracowałem nad programem tego festiwalu, ale jeśli chodzi o koncerty, to zdecydowanie polecam koncert Marka Diaka 15 lutego. Myślę, że to będzie absolutny hit festiwalu. To jest postać bardzo mało znana, ale szczególna. Jest człowiek, który generalnie przez połowę swojego życia był niestety alkoholikiem, do tego się oczywiście przyznaje, wyszedł z tej choroby alkoholowej, tworzy wspaniałą muzykę, wystąpił u nas z pełnym swoim zespołem. Natomiast jeśli chodzi o filmy, to wiem na pewno, że hitami będą dwa polskie filmy, tak? Film Otwarcia, czyli Pod mocnym aniołem, bo o tym filmie jest głośno i on będzie... I to jest kolejny film Wojtka Smarzowskiego, a na te filmy przychodzą tłumy. I film Zamknięcia, czyli Jack Strong, historia pułkownika Kuklińskiego, to jest świetny dramat Władysława Pasikowskiego z genialną rolą Marcina Dorocińskiego. Ten film zamknie festiwal, więc to na pewno będą hity, ale tak szczerze to polecam film Podwójnie narodzony. To jest kapitalny film, akcja dzieje się podczas wojny w byłej Jugosławii. I również ta akcja przenosi się we współczesne czasy. Ten film jest nakręcony na podstawie takiej książki, która stała się bestsellerem, została przetłumaczona na 30 języków, także Podwójnie narodzony będzie jakby moim faworytem. Jutro rusza sprzedaż biletów. Jakiej frekwencji pan się spodziewa? Przygotowani jesteśmy na mniej więcej 4-4,5 tysiąca widzów. Znaczy tyle mamy miejsc jakby w przeliczeniu na imprezy. Jeśli zainteresowanie filmami będzie większe, zrobimy dodatkowe seanse. Zdarzało to się w poprzednich edycjach. Natomiast jeśli chodzi o koncerty, no to pojemność tej sali jest ograniczona, więc prawda, 160 osób na każdym koncercie. Wiem, że to jest mało i na pewno dużo osób odejdzie z kwitkiem, ale myślę, że festiwal jak co roku będzie cieszył się no, bardzo dużym zainteresowaniem. Ma już swoją po prostu markę. Czy będzie prowadzony plebiscyt, to najlepszy film i najlepszy koncert? Zdecydowanie, bo jest to dla nas taka jakby no, współpraca z widzami, czyli po prostu to, czym trafiamy w ich gusta, to jest dla nas bardzo takie też ważne socjologicznie. Ciekawi jesteśmy właśnie, kto wygrywa w tej kategorii. Słuchamy widzów w ten sposób, uczymy się i myślę, że ufundujemy atrakcyjne nagrody na koniec dla uczestników tego plebiscytu. Przypomnijmy, że w tamtym roku ten plebiscyt wygrał Melakotolog jako najlepszy koncert, film Django jako najlepszy film. Jakieś typy na ten rok? Jeśli chodzi o koncert, Marek Dyjak, zdecydowanie. Mimo, że obsadę koncertową mamy genialną, przypomnę Domowe Melodie. Zespół, który wyprzedaje generalnie pełne sale, najdłuższa trasa koncertowa w naszym kraju. Ten zespół cały czas jeździ i koncertuje. To jest fantastyczna taka poezja, nie wiem, śpiewana, jak to nazwać, kabaretowa, pastiszowa. Trzy osoby na scenie robią wielkie show. No a Artur Andrus, prawda? No człowiek jakby legenda, konferencjer, estradowiec, muzyk, dziennikarz, wystąpi z pełnym zespołem. To nie będzie występ satyryczny jego, indywidualny, tylko po prostu regularny koncert. Coś tam jeszcze Dawid Podsiadło. No, wielka nadzieja dla młodych. Ten koncert do końca był pod znakiem zapytania ze względów czysto technicznych, jeśli chodzi o nagłośnienie, ale jakoś tam wybrnęliśmy z tego problemu. I cóż tam jeszcze? Koncert finałowy Waglewski Fijemade. No, tego przedstawiać nie trzeba. I w tej całej piątce ja stawiam jednak na Marka Dyjaka i serdecznie zachęcam wszystkich Państwa do zakupu biletów, bo to będzie wielkie przeżycie. A jeśli chodzi o filmy, no to trudno mi powiedzieć. Na pewno tutaj publiczność będzie miała ciężkie zadanie, tym bardziej, że po raz pierwszy, i to muszę podkreślić, będziemy mieli mnóstwo świeżych filmów, które nie weszły jeszcze na ekrany w kraju, nie miały premiery. Rozmawiamy dzisiaj, jest wtorek, jesteśmy na 2 tygodnie przed festiwalem, a na festiwalu pokażemy takie filmy jak Zniewolony, Złoty Glob kilka dni temu i pewnie amerykański kandydat do Oscara numer 1, nie miał premiery. Druga część Nimfomanki, słynny film dwuczęściowy Fontiera, no nie miał premiery Jack Strong, nie miał Pod mocnym aniołem. Film, najnowszy film Dżermusza, Tylko kochankowie przeżyją, będzie miał premierę w kwietniu i widzowie w Łowiczu obejrzą go jako pierwsi w Polsce.
I jeszcze Wielkie Piękno, z tego co pamiętam. To są filmy, których publiczność w Polsce nie widziała. Natomiast kilka, które pokażemy, są zupełnie świeżymi filmami i naprawdę jestem sam ciekawy, czym zaimponujemy w tym roku, co się będzie podobało. Niewątpliwie Ochwim Festiwal jest, tak jak pan powiedział, dużą marką, jest, można powiedzieć, dziełem Łowickiego Ośrodka Kultury. Jak pan sobie wyobraża Ochwim Festiwal 20. edycję za 5 lat? Myślę, że będzie podobna, jeśli chodzi o formułę. Na pewno termin niezmienny, a więc cały luty. Na pewno najlepsze filmy europejskie i światowe, powiedzmy, ostatniego sezonu. Impreza towarzysząca, więc spektakle, koncerty, etc. Natomiast no, tutaj ja się bardzo cieszę na projekt Alter Art, który wymyślił Krystian Cipiński, bo to będą imprezy towarzyszące w pracowni. To będzie 6 świetnych pomysłów, które w godzinach wieczornych właśnie w klubie Pracownia weekendowo przygotowaliśmy dla naszych miłośników, dla kinomaniaków. Tam będą filmy klasy B, tam będą pojedynki na teledyski, tam będą imprezy taneczne i chciałbym, żeby właśnie tych imprez takich około festiwalowych przybywało, żeby tam w tej kolejnej 18 czy 20 edycji było ich dużo, dużo więcej. Kocha pan łowicki luty? Tak, bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Ty, Kuba, powiedz mi w ogóle, bo tak się zastanawiam, jesteśmy w pracowni, co my przygotowaliśmy na ten Alter Och? Tańce, filmy klasy B, walka filmów YouTube. Będzie się chyba działo. Muzyczna wojna na YouTube, czyli filmy z YouTube'a, tak? Rozumiem, że przychodzą sobie ludzie i puszczają po prostu jakieś śmieszne filmy, tak? No dokładnie. Jeśli ma ktoś jakiś fajny film, którym się szczyci, daje go tutaj, puszczamy i jest walka. Oceniamy później my. Będą jakieś tańce, bo słyszałem, że dzwoniliście do tego Holendra, po prostu Rutsen. Matt van Rutsen wyraził zgodę. 2 razy parkiet będzie płonął. Aha. Dobra, to powiedz mi jeszcze, co my wymyśliliśmy filmowo do końca, bo po prostu ja byłem przy tych ustaleniach, ale w końcu musiałem ruszyć do stolicy i zostaliście z tym. Ja chciałem wieczór z filmami karate, a po prostu nic z tych filmów karate w końcu nie wyszło, z tego co wiem. Będą lepsze, ciekawsze. Będzie Bollywood, będzie Rambo z Turcji, będą filmy, gdzie strzelają westerny pod siodło, pozdro Dawid pod siodło. Jak rozumiem, to maksymalnie to będzie klasa filmów, klasa B, myślę, że to jak raczej nie będą... F. Aha, czyli CD i schodzimy niżej, tak? No, czyli, poziom taki... Czyli ogólnie filmy będą totalnie po prostu złe. Odjechane, tak? Alternatywne na maksa. To będą filmy tak złe, aż dobre, tak? Bardzo dobre. Tak złe, że aż dobre. 3 wieczory filmowe takie przed nami, rozumiem. 2 wieczory taneczne, tak? Tak jest. No i ta wojna muzyczna na YouTubie, tak? No. No to muszę powiedzieć, że się spisaliście, tak? Razem z Krystianem. No tak. Czyli to będzie, myślę, fajna po prostu undergroundowa sekcja. Schodzimy do piwnicy, do klubu Pracownia. I to w rzeczywistości w podziemiu. Oficjalna 15. edycja o filmu na górze w kinie Phoenix. A mniej oficjalna tutaj. Tak jest, w piwnicy, totalny underground. Gdzie będzie lepiej? Zależy, kto co woli. Tu będzie po prostu inaczej. Inaczej. Więcej info. Nasza strona bądź Facebook. Strona to walkart.pl. Tak. A Facebooki Facebook to mamy nawet 2, bo w sumie mamy Łokowski i jeszcze jest Kino Phoenix. Tak. Wchodźcie tam, ludzie. Multum informacji i myślę, że tam dowiecie się wszystko o wszystkim, co nas czeka w klubie Pracownia. Jak nie więcej. W lutym serdecznie zapraszamy. Zapraszamy.